Witam wszystkich. Tu blog Odkrywcy ponownie. Fajnie, że wpadliście. Jestem na trasie w Bytomiu. No trochę już zgłodniałem. Wiecie, że lubię roślinki i na trasie również je spożywać. Tak więc chciałem je Wam pokazać i zawsze je będę. Może dla Was coś niespodziewanego tym razem, ale mamy drzewo. Jakie to drzewo? Nie trzeba chyba mówić. To brzoza. Młode listki już wyrastają. I co możemy z tych liści zrobić? Oczywiście jeść. No bo to w pierwszej kolejności nas interesuje. Jesteśmy na trasie. Żadne napary nie wchodzą w grę. Więc wcinamy. I tak. Brzoza jest fenomenalnym drzewem. I pewnie wielu słyszało o sokach z brzozy, które się zbiera bodajże na początku marca. Ale większość myśli, że to jest wszystko. A to nieprawda. Bo również liście są fenomenalne, nie tylko jadalne, ale bardzo zdrowe. Również można je zbierać, suszyć. Działają bardzo oczyszczająco na organizm, moczopędnie. Podobno działają na reumatyzm, przeciwbólowo, aczkolwiek tego nie sprawdzałem, więc nie mogę zapewnić, że tak jest. I wy będziecie się reumatyzmu. Ale chociażby dlatego, żeby oczyścić organizm, warto sobie zbierać te liście, suszyć i pić napary, bo naprawdę warto. I mało tego, nie trzeba się schylać. Podchodzimy, zbieramy, wsuwamy, albo zbieramy, suszymy, pijemy w domu. Nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc drzewa jak najbardziej mogą być przydatne. Możemy z nich korzystać. Nie bójmy się ich. Tak już na kanale przedstawiałem, czy drzewa iglaste, które wręcz zjadam na surowo praktycznie. Tutaj brzoza również jest takim drzewem świetnym, godnym polecenia. Tak więc nie unikajmy drzew, bo one są również bardzo, bardzo fajne, bardzo zdrowe. Można z nich zbierać, nie trzeba się schylać. Tak więc co jeszcze więcej trzeba? Tu jeszcze rzut oka na to, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na wierzchołku Srebrnej Góry w Bytomiu. Przed nami stok narciarski. Fenomenalne widoki. Kamieniołom. Blachówka dawnej kopalni. Tak więc zachęcam do przyjazdu tutaj. Fenomenalny Bytom. I warto tu być. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.